Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i zapraszam Was na taką małą metamorfozę pokoju mojego męża, na którym mówimy gabinet. Miłego oglądania. I tak pokój prezentuje się przed. Tutaj jest również mebel, który został zniesiony ze strychu, czeka na pomalowanie i książki, które również zniosłam z góry, one zostały przejrzane i została podjęta decyzja, które zostają w tym pokoju, a które zostaną oddane. To jest mebel po pierwszej warstwie farby. Tak pokój prezentuje się bez tego jednego mebla. I tu już jest po drugiej warstwie i te meble zostały przeniesione do mojego pokoju po to, żeby było dużo łatwiej nam te ściany pomalować. W zasadzie nam, a tak naprawdę mężowi. Teraz wszystko muszę przenieść. Tutaj niestety nie mogłam odkręcić tego uchwytu na mikrofon, więc zajęłam się rzeczami, które dałam radę. I tak jak wcześniej wspomniałam, wszystko wynoszę do mojego pokoju. Biurko zostało tak naprawdę najdłużej, ponieważ jeszcze chcieliśmy mieć dostęp do tego komputera. I tak pokój prezentuje się po wyniesieniu większości tych mebli. Przy okazji również odkurzyłam podłogę, bo jednak mimo wszystko, jak się te meble odsunęło, no to wiadomo, że zawsze jakiś tam kurz był. I tak pokój jest już przygotowany do zabezpieczania przed malowaniem i malowania. No i tutaj nasz mały ekspert musiał wszystko również posprawdzać. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo lubię tą folię zabezpieczającą, właśnie taśmę zabezpieczającą z tą folią, bo bardzo ułatwia to pracę. I tu możecie zobaczyć już, jaka jest różnica między pomalowanymi ścianami a sufitem, który jeszcze nie był pomalowany. Nie będę tutaj Wam pokazywała całego tego procesu malowania, bo nie ma sensu. Tutaj już tak naprawdę pokój został skończony, jeżeli chodzi o malowanie. Tam jakieś takie niewielkie poprawki jeszcze były, ale tutaj już nie było potrzeba zachowania tych zabezpieczeń, więc wszystko ściągam. Było bardzo ciepło, więc te ściany tak naprawdę momentalnie wyschły i można było zabrać się za ustawianie mebli. Ale najpierw umyłam okno i do tego używałam mieszanki wody z odrobiną szamponu do włosów. A jeśli były jakieś małe plamki z farby, to pomagałam sobie nożykiem do płyt indukcyjnych i wszystko schodziło bez najmniejszego problemu. Something.
Jeżeli chodzi o kurze, to tutaj używam mieszanki wody i mydła kastylijskiego. I to już jest kolejny dzień, tak pokój prezentuje się na drugi dzień. To biurko tak dziwnie stoi, ponieważ okazało się, że kabel jeden chyba do internetu jest trochę za krótki, więc chwilowo musiało tak stać. I tutaj przy okazji również odkurzam sobie pod meblami, bo wiecie, no jakoś nigdy człowiek nie odsuwa tych mebli w taki sposób, że nie kładzie i od spodu ich nie czyści, a okazało się, że naprawdę tam dość dużo pajęczyn było i kurzu. I tak meble prezentują się po postawieniu. Przy okazji również też na szybko przecieram z kurzu. Nie było tego dużo, ale wiecie, zanim postawię tam rzeczy, no to warto jednak mimo wszystko troszkę odświeżyć. Nie jest idealnie, ponieważ no jednak mimo wszystko te meble tak naprawdę, no każdy jest inny, z innego kompletu, więc no nie wygląda to może jakoś tak nie wiadomo jak idealnie i perfekcyjnie, ale wiecie, lubimy wykorzystywać to, co mamy w domu, żeby też niepotrzebnie nie tracić pieniędzy. To jest tak naprawdę gabinet, w którym najwięcej czasu przebywa mąż. Ja jestem tutaj tylko wtedy, gdy muszę zmontować filmik, ponieważ na moim komputerze, no niestety, ale no nie za bardzo mogę, bo jest za wolny. Tutaj zdecydowanie mi to szybciej idzie. Dlatego wiecie, no to jest taki gabinet no, typowo dla nas, więc nie widzę potrzeby, żeby tutaj nie wiadomo jak dużo pieniędzy wkładać w to. Dla nas najważniejsze jest to, że jest odświeżone, że jest czyste i no jest mała zmiana. A wiecie, ja od czasu do czasu lubię jakąś taką zmianę, bo potem chwilowo nawet fajniej się sprząta, jest taka jakaś większa motywacja do sprzątania. Ja wiem, że to szybko mija, jak człowiek się przyzwyczaja już do pokoju, do danego wyglądu, ale chwilowo jest dużo, dużo przyjemniej. I jak widzicie, zabrałam się za przynoszenie i układanie książek. Tutaj układam je autorami. Potem mąż przyszedł i tam sobie niewielkie jakieś zmiany wprowadził, bo jednak większość tych książek to jest jego. Tutaj są moje, tak naprawdę to chyba tylko Musierowicz. A ja jednak wolę czytać e-booki. Jeśli chodzi o dekoracje, to jest tylko takie wstępne położenie, żeby zobaczyć tak naprawdę, co tutaj zostanie. To wszystko potem jeszcze zostanie zmienione, bo tak jak Wam wspomniałam, jeszcze przyjdzie biurko. No niestety póki co jeszcze nie ma, więc też nie będę czekała, wiecie, chyba tam z 2 czy 3 tygodnie jeszcze trzeba czekać na to biurko, więc stwierdziłam, że po prostu nagram Wam to, co teraz mamy tutaj zrobione. Przy okazji również przejrzałam dokumenty. Nie zrobiłam tego tak, wiecie, nie wiadomo jak dokładnie, bo też nie miałam na to czasu. Któregoś dnia muszę siąść i rzeczywiście przejrzeć i to dużo dokładniej posegregować. Na pewno pozbyłam się takich dokumentów, których już nie potrzebujemy i wszystko sobie zniszczyłam w niszczarce, ponieważ no, dla mnie jest to dużo szybsza forma niż, wiecie, takie darcie pojedynczych papierków. I nie wiem, lubię. Jak już mi się dużo więcej tych dokumentów do zniszczenia uzbiera, to sobie właśnie lubię podłączyć pod tą swoją niszczarkę i siedzę i nie wiem, dla mnie to jest takie, powiem Wam, przyjemne i takie relaksujące zajęcie. I tu również mamy nowy karnisz. Tutaj był kiedyś taki drewniany, pomalowany srebrną farbą, ale już troszkę się połamał, więc stwierdziliśmy, że najwyższa pora zmienić na nowy. Nie będziemy używać zasłonek, więc jest to taki karnisz pojedynczy i będzie tylko sama firanka. I tutaj, jak sami możecie zobaczyć, firanka, mimo że jest powieszona jako wilgotna, to niestety, ale jest bardzo, bardzo zmięta. I stwierdziłam, że w końcu wykorzystam sobie parownicę. Ja mam ją tak naprawdę od kilku lat. Była najczęściej używana do jakichś, nie wiem, marynarek czy czegoś takiego. Nigdy nie używałam do firanek.
A w zasadzie chyba źle Wam mówię. Kiedyś, na samym początku jak ją kupiłam, próbowałam na firankach, ale kompletnie nie zdało egzaminu, bo tak naprawdę tutaj bardzo ważna jest ta podkładka na rękę, bo no nie wiem, jak w to mam, to rzeczywiście idzie to idealnie, wszystko się naprawdę bardzo ładnie rozprostowuje. Tutaj jak widzicie znowu próbowałam bez tej nakładki i kompletnie nie zdawało to egzaminu. I mimo, że ta prawnica naprawdę tutaj zdała egzamin, rzeczywiście te firanki wyglądały dużo, dużo lepiej. Chyba na drugi raz już bym się jednak nie zdecydowała skorzystania z tego. Chyba wolałabym to po prostu wyprasować normalnie, bo jednak mimo wszystko jest to dużo bardziej męczące niż takie zwykłe prasowanie. Zresztą no, chyba się też nie polubię z tą firanką, skoro trzeba ją prasować, bo ja jednak uwielbiam takie, które można powiesić, jak są wilgotne i nie trzeba nic z nimi robić. Zresztą ja też zawsze te firanki spinam i nawet jak są jakieś małe zagięcia, to po prostu tego potem nie widać. Ale no, na tej firance no, ona była tak zmięta, że rzeczywiście trzeba było coś z nią zrobić, nawet zanim ją zapięłam. Ale tak jak wspomniałam, parownica rzeczywiście zadziałała rewelacyjnie, jednak uważam, że bardziej praktyczne chyba mimo wszystko jest zwykłe żelazko. Ale do jakichś takich, wiecie, małych rzeczy albo, nie wiem, bluzki jakieś, które nie za bardzo, wiecie, wiadomo jak to wyprasować, bo są jakieś takie różne zaginki, no to parownica jest naprawdę rewelacyjna, a jeszcze z dodatkiem właśnie tej rękawicy, to już w ogóle uważam, że jest naprawdę super. I teraz zobaczcie różnicę między tą częścią niewyprasowaną, a wyprasowaną. No moim zdaniem naprawdę jest ogromna i no ta część, której tutaj była potraktowana tą parownicą, no wygląda zdecydowanie lepiej. Ta druga część nie wyszła mi już tak dobrze jak ta pierwsza, ponieważ zmęczenie rąk zrobiło już swoje. A druga sprawa, tak jak Wam wspomniałam wcześniej, ja te firanki spinam, więc też nie zależało mi, żeby to było tak nie wiadomo jak perfekcyjnie. Tak, tutaj pomogłam sobie mopem Swiffer, żeby to tam w miarę ładnie poustawiać. I tak pokój prezentuje się po. Jeszcze nie ma półek powieszonych, bo czekamy na biurko. Postaram się oczywiście zrobić aktualizację, jak przyjdzie biurko, jak te półki będą powieszone. A póki co dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, pa, pa.